Tym razem beczka. Beczka w różnych językach. Po rosyjsku jest dokładnie tak samo, tylko raczej boczka się wymawia. Czyli tu mamy słowiańską solidarność znowu, tak jak z bagażnikiem. Natomiast już inni mają inaczej. Rzadka rzecz, Francuzi są osamotnieni. Jako jedyni mówią bardzo dziwnie na beczkę, bo mówią tonneau. Nam się nie kojarzy to, raczej z tonarzem kojarzy, albo z ładunkiem, nie z beczką, ale mówią tonneau, tonneau. Natomiast pozostali dzielą się na miłośników fatów i barylów. Narody fackie to Szwedzi, fat, Holendrzy też fat, tylko przez V. Bo po holendersku V, litera V czyta się F. Gdyby to było po szwedzku, to by był VAT, więc musi być przez F, VAT. Niemcy dokładnie to samo, zgodnie z przesunięciem germańskim, tym południowym, T zmienia się w S, FAS, przez dwa S, beczka, FAS. Czyli VAT, VAT, FAS. Natomiast pozostali, poza Francuzami, używają, którzy mają tonu, mają różne baryłki, to słowo baryłka, prawda, stąd pochodzi. No i Anglicy mają barrel, Hiszpanie baril, przez dwa R, tak samo jak Anglicy, tylko przez IL, baril. Włosi barile i Hiszpanie, co ja mówię, Japończycy baryry. Baryry, też słowo baryl. No nic dziwnego, to Amerykanie otworzyli ich siłą na świat.